wszystko ma swój kres i dotyczy się także naszego wszechświata. Astronomowie nie mają wątpliwości co do tego, że jego dni są policzone. Jednak dotychczas nie wiedzieliśmy, kiedy dokładnie będzie miała miejsce jego śmierć. Teraz data ta została określona. Co to oznacza w praktyce? W sumie nic. Ponieważ wcześniej dojdzie do zniszczenia naszej planety przez Słońce, więc powinniśmy raczej skupić się na postępie technologicznym, budowie kosmicznych baz i na ucieczce na pobliskie egzoplanety, po to, by uciec przed naszą ziemną gwiazdą. Naukowcy z Uniwersytetu Lizbońskiego w Portugalii przeanalizowali zgromadzone dane na temat naszego wszechświata i doszli do wniosku, że koniec świata nastąpi nie wcześniej niż za 2,8 miliarda lat. I więc możemy dziś spać spokojnie, skupić się na tym następne nasze pokolenia. Scenariusz, któremu przyjrzeli się naukowcy, to tak zwane wielkie rozdarcie, Big Rip, a mianowicie koncepcja, którą opracowano w 2003 roku. Oczywiście bardzo popularna hipoteza wielkiego kolapsu, Big Crunch, nadal jest aktualna, jednak naukowców coraz częściej przekonuje ta pierwsza, Big Rip. Dzieje się tak dlatego, że astronomowie doceniają potęgę siły odpowiadającej za rozszerzanie się wszechświata. Jest tajemnicą, że jest ona coraz większa, gdyż w przestrzeni pojawia się coraz więcej ciemnej energii. To kiedyś zaowocuje rozerwaniem wszystkiego, co znamy, począwszy od galaktyk, a na atomach skończywszy. Ciekawe, wcześniejsze scenariusze zakładały koniec na 22 miliardy lat. Aktualna korekta bazuje na bardziej szczegółowych danych na temat ciemnej energii. Chociaż 2,8 miliarda lat wydaje się sporą ilością czasu na podjęcie próby ucieczki z naszego wszechświata do innego, to jednak sam fakt tego, że na przykład nasza ziemna gwiazda mogła pożyć dłużej, 5 miliardów lat, uświadamia nam, jak faktycznie mało czasu nam pozostało. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do subskrypcji, zostaw lajka albo dislajka, polubię lajka, no i zapraszam następnym razem. Dziękuję, pa pa.